Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj robię obiecane Q&A. Początkowo miał być to full day of eating, ale prosiliście mnie, żebym zrobiła to Q&A, także zaczynamy. Dziękuję za tak ogromny odzew pod ostatnim filmikiem Q&A. Jest mi naprawdę strasznie miło na serduchu. Przyznam, że też troszeczkę mnie zmotywowało, żeby robić to Q&A, żeby gadać z Wami. Taki Wasz pozytywny feedback. Jest tylko kilka zasad tego Q&A. Będzie się ono troszeczkę różnić, ponieważ pytania będzie mi zadawał mój Arek. Pytań kompletnie nie znam, nie czytałam wcześniej. Kolejna zasada jest taka, że nie będziemy tutaj gadać. Wiem, że wszędzie wszyscy trąbią o tym, dlatego ja chciałam, żebyście na moich filmikach troszeczkę odreagowali, troszeczkę odpoczęli od tych ciągłych informacji na ten temat. No i myślę, że tyle. Aha, i nie będzie jeszcze pytań, które się powtarzały z poprzedniego Q&A, także już nie przedłużając, zaczynamy. No, już możesz zadawać pierwsze pytanie. Co powiedziałabyś początkującej osobie, zaczynającej przygodę z całym fit życiem? Początkującej osobie, zaczynającej swoją przygodę z fit życiem. Na pewno powiedziałabym to, żeby, jeśli ma możliwość, nie zaczynała robić wszystkiego na własną rękę. Jeśli ma możliwość, od początku kierowała się rzetelnymi źródłami wiedzy. Rzetelne źródła wiedzy, mam na myśli wykładowców, szkoleniowców, szkolenia, żeby nie iść za tym, co jest jakby teraz w internecie, o czym się mówi, bo tak jak wiemy, wszystko ulega zmianie, cały czas mamy jakieś nowe informacje. Fit życie, czyli tak jak sama nazwa mówi, treningi, dieta. Jeśli macie możliwość, pracujcie z kimś doświadczonym, z kimś mądrzejszym. Ja gdybym się cofnęła kilka lat wcześniej, na pewno wcześniej bym zaczynała słuchać się kogoś, kto ma większą wiedzę ode mnie, robić mniej rzeczy na własną rękę. I to się tyczy i treningu, i diety. A jeśli jakby ktoś nie ma pieniędzy i zaczyna we własnym zakresie, na pewno jakby nie narzucać sobie wszystkiego, robić to, co się lubi, stopniowo wprowadzać jakąś aktywność, nie robić ślepo cardio, tylko po prostu włączać tą pozawysiłkową aktywność, czerpać z tego radość i jakby patrzeć pod takim pryzmatem, że nie robię tego, bo chcę schudnąć, bo dążę do czegoś, tylko traktować to jako styl życia. To samo jeśli chodzi o dietę. Nie katować się, tylko robić te posiłki fajne, które Wam smakują. Przede wszystkim czerpać z tego procesu radochę. To takie podsumowanie. Czerpać radość z tego, co się robi i lubić to, bo jak będziecie się do tego zmuszać, to prędzej czy później to wygaśnie i nie zatrzymacie takich fajnych, nowych nawyków. To bym powiedziała. Tak, ale dziwnie się na pytanie odpowiada, jak sobie tak nie czytam i nie wiem, o co mi pytacie, tylko jakiś głos z zewnątrz mówi, no. Drugie pytanie. Czy planujesz jeszcze jakieś starty, jeśli chodzi o bikini? A to pytanie już było w poprzednim Q&A, ale odpowiem szybciutko na nie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam teraz bardzo dużo wydatków odnośnie domu. Na to pytanie już odpowiadałam w poprzednim Q&A, także tutaj Wam się pojawia. Jak chcecie, to wbijajcie. Obczaić to pytanie w poprzednim Q&A. Nie, na razie nie planuję, nigdy nie mów nigdy, zobaczymy co życie przyniesie i co moje plany, które cały czas się zmieniają, przyniosą. Czy masz znajomych, z którymi ćwiczysz? Lajla teraz gryzła kość, teraz jej karmę. Nie, ćwiczę sama. I tak mi się też najlepiej ćwiczy, jak zakładam słuchawki na uszy i jestem tylko ja, trening, reset. Nie lubię z kimś ćwiczyć. Zdecydowanie nie lubię ćwiczyć z kimś. Chyba, że jest to Arek, który jest na siłowni i jakby robi coś gdzieś obok mnie i zawsze jakby poprawi, spojrzy innym okiem, oceni. Wtedy jest spoko, chociaż tak rzadko robimy takie treningi, ale zdecydowanie preferuję trening samemu, w słuchawkach, ze skupieniem. Chyba, że spotkałabym osobę, która byłaby na takim samym poziomie jak ja, która by miała taki sam plan treningowy, no to wtedy fajnie, bo na zmianę sobie ciśniemy. Trening by mógł być bardziej intensywny, no ale na razie no, nie mam takiej osoby, więc trenuję sama i jest mi dobrze. Wybierał takie komentarze, z których ludzie mogą wynieść jak najwięcej takich praktycznych wskazówek. Super. Czy uczysz się od kogoś biznesu i jakich inspirujących ludzi obserwujesz?
Ojejku, czy uczę się od kogoś biznesu? Na pewno wiele w tej kwestii pomagają mi szkolenia. Mówię tutaj o szkoleniach w Polsce. Chciałabym bardzo polecieć do Stanów na szkolenie Nika Wójcicza albo Tonego Robbinsa, ale są to szkolenia, szczególnie Tonego, są to szkolenia, które bardzo dużo kosztują. No ale jest to takie moje małe marzenie, mam nadzieję, że zdążę, zanim jeszcze nie skończy kariery, że będzie szkolił i szkolił. Jeśli chodzi o Polskę, planuję robić szkolenia Bączka, Grzesiaka, jest też ogromne wydarzenie. Dużo mi te szkolenia pomagają i wiem, że też niektóre osoby mówią, że oho, przereklamowane i tak dalej, ale jakby jak się pójdzie, posłucha, zresztą nie tylko te osoby wykładają, są też osoby, są też prelegenci, którzy wchodzą. Zawsze jakoś w kwestiach biznesowych naprawdę te szkolenia zmotywują. Dużo też wynoszę z książek Briana Tracy. Naprawdę te książki dużo dają moim zdaniem. Dużo praktycznych informacji odnośnie biznesu, odnośnie planowania. No i tyle. Ja polecam się szkolić, polecam dużo czytać, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, naprawdę w książkach są tak rzetelne informacje. Ja teraz postanowiłam, że przeczytam drugi raz książkę Sztuka Zwycięstwa. Zaczęłam ją na wakacjach, jakoś tak doszłam do połowy i przestałam. Książka jest naprawdę świetna i nawet takie książki, które pokazują, które opisują, jak ktoś doszedł, jak ktoś założył firmę, jak ktoś zaczynał, to jest według mnie ogromna inspiracja, bo uważam, że w każdej dziedzinie czy to, nie wiem, ktoś otwiera firmę z odzieżą, czy ktoś otwiera firmę z nieruchomościami, z czymkolwiek, jest taka sama droga do pokonania, taka sama nauka, oswojenie się z tym rynkiem i taka sama praca do przepracowania, jeśli ktoś zaczyna od zera, nie ma tam wujka, taty, mamy, dziadka czy kogoś, po kim odziedziczy ten biznes. Więc to są tak naprawdę te same schematy i taka sama praca, którą trzeba wykonać, ale tak jakbym miała się zamknąć w jednej poradzie, polecam szkolenia, naprawdę te szkolenia motywują i dają taki tor napędowy do działania. Co ci szczególnie pomogło, jak rozkręcałaś swój Instagram? Myślę, że najbardziej mi pomogła cecha, którą mam w sobie, że lubiłam to, co robię. Ja, zaczynając na Instagramie, nigdy jakby nie patrzyłam pod pryzmatem tego, że ja chcę być osobą trochę rozpoznawaną, chcę być sławna, chcę mieć z tego pieniądze. Ja zaczynałam od bloga Blond Girl Fit, zaczynałam w mojej małej miejscowości rodzinnej Busko-Zdrój, pozdrawiam wszystkich z Buska. I pamiętam, jak zanim zrobiłam jakieś pancake'i, owsiankę, cokolwiek, latałam do góry, do łazienki i robiłam na tle wanny, bo było tam najlepsze światło i było wszędzie biało, zdjęcia tych posiłków, opisywałam wam, jak to krok po kroku zrobić. I myślę, że przede wszystkim pasja i taka konsekwencja, że cały czas systematycznie dodawałam te posty na bloga. Cały czas wchodziłam na Instagrama, publikowałam to. Każdego dnia miałam takiego świra, że ja każdego dnia, nawet dwa razy dziennie dodawałam zdjęcia na Instagrama. Jakby to była moja taka zajawka, chodziłam dwa razy dziennie na siłkę. Zanim cokolwiek zjadłam, zrobiłam, stwierdzałam, że muszę się z wami tym podzielić, publikowałam to. Ja byłam taka pełna jakby chęci do robienia tego i dzielenia się z wami tym. Też pomimo tego, że miałam dosyć mały feedback. Ja nie miałam dużo komentarzy na początku, dopiero ludzie mnie poznawali, dopiero jakby oswajali się z tym, co robię. I to też było takie, że jakby nie było takiego odzewu jak teraz, tak? Ale myślę, że przede wszystkim taka zajawka i konsekwencja w tym, co się robi. No. Co ile zmniejszać kaloryczność na redukcji? Co dwa tygodnie czy co miesiąc? Moim zdaniem kaloryczność zmniejszamy od zapotrzebowania, czyli jeśli jesteś na deficycie i waga spada z tygodnia na tydzień, nie ma sensu. Ale jeśli jest stagnacja, zrobicie lekkie ładowanie i faktycznie ta woda nie zejdzie, nic nie spadnie, stoisz w miejscu, można dalej ucinać. Jeśli jesteś już na takim etapie, że masz naprawdę mało tych kalorii, i tu już będzie bardzo głęboki deficyt, jeśli utniesz jeszcze, ja bym zrobiła diet breaka, przerwę, troszeczkę odreagowała, taki stop, zatrzymanie się, ale moim zdaniem nie ma reguły, każdy jest bardzo indywidualny, personalnie powinno się to rozpatrywać, jeśli waga leci, nie ucinaj nawet i przez miesiąc, ale jeśli jest jakaś stagnacja, no to można wtedy ciąć, to nie jest jakby schemat, że co dwa tygodnie masz ucinać, co tydzień, nie, to wszystko zależy od tego, jak idą kilogramy. Czy na redukcji mogę jeść w tygodniu mniej, a w sobotę i w niedzielę więcej? Myślę, że
Nie, tak to nie działa, bo wiele ludzi jakby jest od poniedziałku do piątku na deficycie, a w weekend uzupełnia te kalorie i w skali 7 dni tak naprawdę nie jest na tym deficycie. I tak wiele osób polega, że od poniedziałku do piątku czysta micha, 100% makro, potem sobota, niedziela, dawaj. I w skali tych 7 dni wychodzicie jeszcze na dodatnim bilansie, czyli gorzej jak jesteście na redukcji, czy w ogóle gorzej jak jesteście na redukcji, niż jakbyście nic nie robili, bo te kalorie podbijacie, uzupełniacie sobie z tygodnia. Co innego, jeśli nie wiem, świadomie to robisz, czyli od poniedziałku do piątku lecisz sobie z dosyć głębokim deficytem, a potem planujesz sobie, że jest weekend, są znajomi i podbijasz sobie kalorie, ale w skali tych 7 dni faktycznie każdego dnia wychodzisz na deficycie. Wtedy okej, okay. Jeśli to jest świadome, z głową, super. Jeśli nie, tak jak powiedzmy większość osób, no to jest bez sensu. Tak jak każdy mówi, schemat, poniedziałek, piątek, dieta, a potem wszystko idzie do góry i gorzej wychodzi, niż w ogóle byśmy zaczynali się odchudzać. No. Co skłoniło Cię do napisania książki i jak znalazłaś do tego motywację? Do napisania książki skłoniła mnie chęć podzielenia się z Wami moimi posiłkami i chęć pokazania Wam, że redukcja może być przyjemna, że posiłki, dieta to może być styl życia, że naprawdę możemy się odżywiać fajnie i tracić na wadze. To był mój cel, bo ja sama jakby wychodzę z takiego założenia, że to co ja jem w ciągu dnia, tak jak się odżywiam, to nie jest coś, do czego ja się zmuszam. Ja kocham te omlety, kocham te tiramisu, banoffee, curry, to jest naprawdę, to są świetne posiłki i chciałam jakby przekazać to Wam. I dla mnie takim najlepszym feedbackiem jest to, że ktoś mówi: Ania, słuchaj, dzień bez Twojej książki to dzień stracony. Ja codziennie korzystam z Twojej książki, jem dosłownie wszystko, nie wyobrażam sobie swojego jadłospisu. I to jest dla mnie piękne. To była taka pierwsza chęć. Druga taka chęć napisania to było to, że przestałam rozpisywać diety. Bo zabierało mi za dużo czasu. Za dużo czasu zabierało mi skupianie się na indywidualnej jakby jednostce, osobie. I ja dostawałam feedback wcześniej od moich podopiecznych: słuchaj, Ania, te posiłki są genialne. I ja tak pomyślałam sobie w głowie: kurczę, a jakby trafić do większej ilości osób i też z tego jakoś zarabiać, napiszę książkę. Książka mi zajmie więcej czasu, ale więcej osób z tego skorzysta niż ja personalnie bym się skupiała na każdej osobie. A uwielbiam gotować, uwielbiam takie, powiedzmy, bardziej przetworzone, kaloryczne przepisy odchudzać, więc dla mnie to jest coś świetnego. Jeszcze jak będę miała swoją kuchnię dużą, to będę robiła to 2 razy częściej, więc możecie liczyć naprawdę na więcej przepisów. Jak się do tego zmotywowałam? Tak naprawdę nie musiałam się do tego motywować, bo to jest jakby coś, co lubię robić i jest to jakaś forma pracy. Tak samo jak lubiłam rozpisywać moim dziewczynom diety, posiłki, lubiłam dostawać od nich feedback, czy im to smakowało, tak samo z chęcią komponowałam te tła, robiłam te posiłki i to wszystko, jakby tą całą pracę do książki. To była taka przyjemność i chęć dzielenia się z Wami. Nie traktowałam tego jako pracy i nie musiałam do tego się motywować. Skąd bierzesz pomysły na przepisy? Z głowy. Jak tak sobie myślę, bo moim takim jednym największym, najczęściej jakby wykorzystywanym przez Was przepisem jest tiramisu. I powiem Wam, jak wpadłam na tiramisu. Poszłam do Żabki, zobaczyłam taki koktajl, gdzie było narysowane tiramisu i pomyślałam sobie: kurczę, fajny przepis. Tylko dlaczego tiramisu, taki kawałek, jak zawsze z babcią świętej pamięci chodziłam do Banatkiewicza na Alei w Busku-Zdrój i kupowałam tiramisu, aż mi się normalnie mega wspomnienie. I tak sobie myślałam: kurczę, taki jeden kawałek tiramisu ma około 500 kalorii, takiego faktycznie konkret tiramisu ze wszystkimi składnikami. Fajnie by było to odchudzić i denerwuje mnie fakt, że ja kupuję książkę, w której są przepisy takie, że na moją kaloryczność ja mogę zrobić jeden kawałek. A ja lubię robić posiłki, które jesteście w stanie zjeść całe, czyli ciasto na jedną porcję. To jest coś mistrzowskiego. I sobie myślę, z czego składa się tiramisu? Z jakiejś tam masy śmietankowej, z herbatników, zawsze mylę, z biszkoptów, z czekolady, z kawy, kilku tam jeszcze rzeczy. Fajnie było to odchudzić. I pamiętasz, jak zrobiłam pierwsze tiramisu i ono było tak suche, bo nie namoczyłam jeszcze herbatników w kawie. To nie było za pierwszym razem, że ja zrobiłam przepis, tadam, i gotowe. Nie, nie, nie. To
trwa wszystko. Ja testuję, robię, Arek mówi, kurczę, za suche to tiramisu, bo pierwsze tiramisu robiłam takie, że połączyłam kawę z twarogiem, ze skyrem i wymieszałam i nalałam na herbatniki. Mówię, kurde, no za suche. Myślałam, że te biszkopty wchłoną tą masę. No ale jakby to wszystko trwa i jest w mojej głowie, ale to nie jest tak, że o, ja mam przepis i zrobię od razu i mi wychodzi. Nie, ja dążę, żeby ten przepis był idealny i próbuję. Na przykład omlet sernik do mojej książki przez 5 dni robiłam. Za każdym razem coś mi nie pasowało, czy konsystencja, czy smak, czy coś, aż w końcu doszłam. Omlet szabelka tak samo, tiramisu to samo. Jakby w głowie mam pomysł i cały czas ulepszam ten przepis, aż dojdę, okej, to jest super, publikuję to. Z jakich stron korzystasz, rezerwując loty i hotel? Booking albo Airbnb. Na Bookingu 90% hoteli rezerwujemy, a na Airbnb pamiętam, że pierwszy raz w życiu w ogóle zarezerwowałam ten hotel, taki bańka. Tak, co każdy pytał, gdzie, na Airbnb, bo na Bookingu już nie było miejsc. Zależy, jak jest jakiś super hotel i nie ma miejsca na Bookingu, to idę na Airbnb i tak samo działa to na odwrót. Ale większość, no wszystkie prawie na Bookingu. Co cię zmotywowało do takiego trybu życia? Ciężkie pytanie, bo tak naprawdę nie było żadnego czynnika motywującego na zasadzie, że prowadziłam taki, a nie inny tryb życia i nagle chciałam zmienić swoje życie i zaczęłam chodzić na siłownię. Raczej nie. Wyglądało to tak, że ja od gimnazjum poszłam pierwszy raz na siłownię, wcześniej ćwiczyłam w domu, potem zaczęłam jakby patrzeć na to, co jem, potem zaczęły się pierwsze starty. To od jakby moich młodzieńczych lat, bo miałam wtedy 16 lat, stopniowo wdrażałam, aż doszłam do takiego momentu, że nie wyobrażam sobie jeść inaczej, nie wyobrażam sobie nie trenować, nie wyobrażam sobie wielu rzeczy jakby w stylu, że co piątek idę do klubu. Myślę, że stopniowo wprowadzałam to wszystko i nie było czynnika, który mnie motywuje. Ja się sama naprawdę źle czuję, jak ja nie wyjdę na spacer z Lailą, jak ja nie zrobię treningu, jak ja, nie wiem, jadłabym codziennie jakieś tłuste, kaloryczne posiłki i kompletnie bym nie dbała o siebie. To jest jakby już... Są takie nawyki, że ja nie wyobrażam sobie bez tego funkcjonować. Nie ma czynnika, który mnie motywuje i że ja myślę tylko, jakby, nie wiem, jakby odsunąć ten tryb życia i wrócić do czegoś innego. Nie, to jakby od zawsze taki styl ze mną jest i myślę, że będzie, nie zmieni się nic. W jakim miejscu chciałabyś się teraz znajdować? W Tajlandii. Zdecydowanie. Chciałabym leżeć sobie nad morzem, chciałabym jeść curry, mango sticky rice, no i chciałabym leżeć na plaży, czytać książki, zdecydowanie w Tajlandii. Tęsknię za Tajlandią i wróciłabym tam i bym sobie leżała długo na plaży, długo czytałam, może jakieś treningi dla was nagrywałam. No, Tajlandia mi się marzy. Zdecydowanie. Jakiego programu używasz do montowania vlogów? iMovie. Używam iMovie, ale chcę przejść na Final Cut Pro. Tylko potrzebuję sobie jakby ogarnąć wcześniej, jak to wszystko funkcjonuje. I dopiero przejdę na ten program, ale na razie mi to nie idzie, bo zazwyczaj nagrywam szybciutko vloga, chcę go jak najszybciej zmontować, a w iMovie jestem bardzo biegła, bo już zawsze montowałam w tym programie. Dobra, ostatnie 2-3 pytania i kończymy, idziemy robić naleśniki, bo dzisiaj drugi dzień refida, już nie mogę się doczekać. Będziemy robić naleśniki, opublikuję je wam na Team Karcz. Tam są takie rzeczy żywieniowe, jak ktoś jeszcze nie śledzi. Czy miałaś kryzys, gdzie nie miałaś chęci lub brak pomysłów na YouTube? Tak, miałam, zdecydowanie miałam. Miałam gorszy okres w działalności, jak moi rodzice się rozwiedli. To było w drugiej liceum, w pierwszej liceum. Wtedy miałam jakąś taką przerwę.
No i tak naprawdę przez ostatni rok na YouTubie nagrywałam w kratkę. Nie pamiętam, ile odcinków nagrałam, ale byłam bardzo rzadko. Jak mnie jakiś czas już śledzicie, to możecie zauważyć, że no nigdy nie byłam tak w 100% systematyczna na tym YouTubie. Oprócz teraz i oprócz początku, bo na początku naprawdę uderzałam z tymi filmikami, teraz też zachowuję tą systematyczność, ale pomiędzy tym było kiepsko. Dlatego teraz Wam się tutaj rekompensuję. Ale pewnie, że tak, jestem tylko człowiekiem i mam gorsze okresy. Jak często robisz teraz cardio i czy wykonujesz po treningu, czy poza treningiem siłowym? Nie robię teraz cardio w ogóle. Rozgrzewam się tylko przed każdym treningiem 10 minut na bieżni. Moje cardio składa się ze spaceru z psem i tak naprawdę z aktywności pozawysiłkowej. Każdego dnia wykonuję co najmniej 10 tysięcy kroków i tak naprawdę nie potrzebuję cardio. I też jak zaczynałam robić cardio, to bardzo rekompensowałam sobie spacerami. Czyli jeśli zrobiłam cardio po treningu, to potem musiałam wyjść z Lailą, bo musiałam, ale nie miałam siły na długi spacer i wolałam wyjść z Lailą na boisko, żeby ona sobie pobiegała z innymi psami, a ja stałam w miejscu, niż na przykład przejść się z nią na długi spacer. A w efekcie lepsze na spalanie naszej tkanki tłuszczowej, myślę, że lepsza jest ta pozawysiłkowa aktywność. Czyli spacery, jakieś tam czynności, które wykonujemy, jak jesteśmy ogólnie bardziej aktywni w ciągu dnia, niż wejście na orbitrek i 20 minut, czy na bieżni 20 minut marszu. Myślę, że to było na tyle ze wszystkich pytań. Dziękuję Wam bardzo za taki odzew, za tyle fajnych pytań. Postanowiłam, że w tym okresie, kiedy musimy siedzieć w domu, kiedy zostanie w domu ta cała akcja, będę robiła troszkę więcej filmików na YouTube'a, także widzimy się nie w środę, a we wtorek, żebyście tutaj byli ze mną, siedzieli na tyłku i oglądali. Także widzimy się już we wtorek, jeszcze nie wiem dokładnie, jaki filmik zrobię, na pewno coś ciekawego, może coś, czego jeszcze nie było, chociaż prosiliście teraz o full day of eating, także chyba będzie coś z jedzonka. No i co, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, ściskam Was, buziaki. Aha, jeszcze jeśli podobał Wam się ten filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału jakimś trafem, koniecznie to zróbcie i będziecie wtedy na pewno na bieżąco. Pa, pa!